tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony Kina i przed nami vloguj z dupci. Co najmniej jakbyście już nie widzieli tytułu i miniatury. Kina jest zmęczona, Kina jest śpiąca, Kina w ogóle nie ogarnia niczego. Natomiast Kina zacznie od ankiety. Biorąc pod uwagę, że mnie się nie fajnie gra w Harry'ego Pottera i Czary Ognia i mam wrażenie, że wam się też średnio fajnie ogląda, to wam wrzucam w opis link do ankiety, czy chcecie, abym kontynuowała Czary Ognia i ją skończyła, czy może się przeniosła na Zakon Feniksa, który ma normalną rozdziałkę i w końcu będzie wyglądać ładnie w miarę. Także tak, no. To w ankieta i jak możecie, to kliknijcie. No, w ogóle wczoraj totalnie do dupy dzień. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że pierwszy dzień w robocie, czy kwestia tego, że się już od razu rzuciłam na głęboką wodę, zaczęłam dzwonić po firmach, nie powinnam tego robić. Głównie ze względu na to, że tam się trzeba wielką cierpliwość uzbroić, mnie tego brakuje i w ogóle myślałam, że tam dostanę wczoraj pierdolca, że wyjdę i się zastrzelam. Dodatkowo to chyba była kwestia ciśnienia. Słuchajcie, wracam do domu taka podkurwiona, po prostu wkurwiało mnie już wszystko i wszyscy, nie? Ale to tak totalnie, myślałam, że naprawdę coś rozwalę. Wracam do domu, patrzę na fejsa po znajomych i tak ten no wkurwający dzień, no ten ale chujowo, ale coś tam, czyli no po prostu coś ciśnienie musiało być. Wtęskniony talipak. Także wczoraj w ogóle, za to się kimnęłam po południu 2 godziny, w ogóle budzik mnie nie obudził. Dobrze, że moja syna do mnie zadzwoniła w związku z dzisiejszym basenem, bo po prostu myślałam, że nie wstanę. Natomiast później jakoś tak humor mi się troszkę poprawił, to wam nagram Simsy zresztą, które już możecie widzieć na moim kanale tak od 15. Także te Simsy się nagrały. Zresztą dzisiaj też mam w planach. Zaraz się może tak skimnąć, znaczy gdzieś obiad się tak kimnąć z 2 godzinki może. I też, żeby tak jakoś odżyć, bo zwłaszcza, że wieczorem muszę porozmawiać z 3 zarąbistymi panami, oczywiście z każdym z osobna. Błahaha. No. W ogóle dzisiaj podeszłam do pracy, w ogóle nawet basen mnie dzisiaj nie cieszył rano. Czajcie, ja nie wiem kurwa co z tym tygodniem. Natomiast poszłam do pracy, się troszkę zaczęłam interesować produktami bardziej tutaj dla osób indywidualnych i powiem wam szczerze, że się zdziwiłam sama. Gdzieś tak fest zdziwiłam. Znalazłam takie 2 zarąbiste produkty, znaczy one mnie osobiście się podobają. No ale kurczę, no pomyślcie sami, jak jest ubezpieczenie od NW. Myślałam, że nie mamy nawet takich, a mamy. Czyli od samych niebezpiecznych wypadków i tam jest najniższa składka 30 zł miesięcznie. A sumy są takie fajne, więc powiem wam, że naprawdę ciekawie. No i mamy też kurde program, który szczerze sama się zastanawiam. Jak ktoś nie jest ubezpieczony, to za 102 zł miesięcznie bodajże. Taki pakiecik podstawowy dla jednej osoby. I chce chodzić do każdego lekarza, umawia się na wizytę, na konkretną godzinę, dostęp do infolinii 2-4H. Także no powiem wam szczerze, że fajne rzeczy są. Także dzisiaj w sumie spędziłam głównie dzień na interesowaniu się produktami. Łaziłam do mojej serdecznej koleżanki Patrycji i trułam jej chyba. Czy ja już stwierdziłam na koniec, że ja po prostu jej zadałam masę głupich pytań. Sama stwierdziła, że pytania nie są głupie. Bo podobno nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Jeszcze myślę, że są głupi ludzie, którzy zadają. Oni wtedy mogą zadawać głupie pytania. Tak, no natomiast dzisiaj ją strasznie tam przemęczyłam. Znaczy ja czułam, że tak, wiecie, głupio mi było średnio co pół godziny latać do niej z jakimś pytaniem, no natomiast zawsze chętnie pomaga i że tam jak nie ona, to tam jest ekipa do pomocy, że my się tam wspieramy dzielnie i sobie tam jakoś tak w miarę pomagamy. Także, że jest okej i naprawdę powiem wam szczerze, że jak praca jest ciężka sama w sobie, tak bardzo fajnie jest to, że z ekipa, kurczę, młodych ludzi, którzy są tak jakoś pozytywnie nastawieni i nie jest tak, że jeden drugiemu, wiecie jak to czasem bywa w firmach, nie? Że przychodzi i tak, kurwa,
Jeszcze mi klienta zabierze dziad jeden. Gdzieś kurwa zadzwoni pierwszy, niech spierdala. Nie, właśnie wszyscy jakoś tak pozytywnie do siebie podchodzą i jakieś takie bardzo koleżeńskie podejście jest. Także tego. No, ale oczywiście kina nie byłaby sobą, jakby mnie tam jedna osoba nie denerwowała. No, jak stwierdzam, że na cały taki duży zespół denerwuje mnie tylko jedna osoba, to i tak jest phi, całkiem spoko. No i w ogóle dzisiaj byłam u mojej cioci, żeby jej tam zrobić taką mini prezentację produktów. Właśnie z chłopakami też się wieczorem mówiłam. Aktualnie jestem na etapie, wiecie, łażenia po znajomych i rodzinie i robienia takich małych prezentacji. Nie w celu sprzedania im czegoś, tak? Tylko bardziej w celu na zasadzie zobacz, co robię dobrze, co robię źle. Podpytaj o coś. Prędzej, wiecie, fajniej jest, jeżeli zapyta mnie o coś ktoś z moich znajomych, tak? Ja następnego dnia jadę sobie do firmy i o to pytam. Albo po prostu dzwonię do ludzi z firmy i o to pytam. Niż jak zagnie mnie klient, tak? Bo dobra, ja te produkty znam i może znam je całkiem dobrze, co po niektóre. No natomiast też wszystkiego nie wiem, alfą i omegą nie jestem. Więc dobrze jest mieć właśnie takie wsparcie w firmie. I dlatego też właśnie tutaj z rodziną, tutaj ze znajomymi, tutaj właśnie z chłopakami przez internet się jakoś tak umawiam na jakieś takie mini prezentacje i na takie rozmowy ala już tutaj agent-klient, tak żeby mi tutaj pomógł. Może kiedyś nawet coś takiego na jakimś live'ie zrobię. Tak sobie teraz pomyślałam. Może to nie głupie. Byście mi pomogli. Ale na razie szczerze nie myślę o live'ach. I znowu gdzieś w ogóle widziałam, że mi znowu zaczęli truć live'y. Nie mam czasu. Nie mam energii. Ja tak naprawdę co? Wracam z pracy, tak jak wczoraj wróciłam o 15. Zjadłam obiad. Poszłam spać. Wstałam. Nagrałam, zrenderowałam. I tak naprawdę w pewnym momencie patrzę, że jest po 22. Tak zostałam gdzieś dopiero koło pierwszej. Obudziłam się o 5, już kurwa nie mogłam zasnąć, no bo po prostu jestem takie zombie dzisiaj. Jeszcze tutaj ten basen, po tym basenie zmęczona, tu do firmy, tu później na to spotkanie. No, teraz wróciłam do domu, właśnie czeka na mnie obiadek do zjedzenia, więc się biorę za jedzenie obiadku. Wam to wrzucam, jeszcze oczywiście karta pamięci mi się zrąbała, musiałam zamówić kolejną. Po prostu, ale już tak już zamówiłam 16, nie 32. Normalnie mi się karta pokruszyła, nie? Miałam tam jeden element mi odpadł, po czym zgubił mi się inny, po czym w ogóle teraz się coś ułamało i żeby było śmiesznie, to zostało w mojej starej kamerze, więc jak nagrywam dla was odcinki, to tam muszę się pobawić kartą, jeszcze mam taką, wiecie, tylko z tym, z mini USB. Fu, mini. No tą taką kartę, co się wkłada do telefonu, mam włożoną do adaptera. No jest mniej giga i w ogóle. Nie, słuchajcie, ostatnio jakoś tak. No ten tydzień jest po prostu krapowaty strasznie. Natomiast dzisiaj w końcu w pracy się poczułam tak jakoś fajniej, czymś się kurczę podjarałam. Coś miałam okazję tak poznać lepiej, bo szukałam właśnie dla jednego z kumpli oferty i myślałam, żeby mu zaproponować coś innego. Właśnie dzisiaj znalazłam ten fajny produkt, a jemu właśnie głównie tutaj chodziło o NW, więc myślę, że raczej bardziej to mu polecę. Także nie, no ogólnie spoko. Spoko jest. Natomiast na dzisiaj mój kolega Arturek poszedł zamawiać wizytówki, więc może już niedługo będę mieć wizytóweczkę. Również całkiem miło i przyjemnie. No, to tyle, misiaki. Słuchajcie, tyle i ja sobie kończę. Zachęcam was jeszcze raz do kliknięcia w tą ankietę. Sorry, że taki krótki w ogóle, no ale nie wyrabiam z niczym. Ja się postaram, żeby jutro był chary. W zależności od tego, co wybierzecie, weźcie tak, kurczę. No, do 20 niech będzie ta ankieta, tak? Umówmy się tak do 20. Nie, do 19, żebym miała pewność, że się zdążę nagrać. I postaram się, żeby był Batman i postaram się, żeby oprócz Batmana był Harry. Batman będzie o 15. Myślę, że Harry'ego tak koło 17 bym wstawiła. To zobaczę. Dobra, misiaki, tyle. Jak na razie, jeżeli chcecie zapytać o inne serie, nie pytajcie. Na razie sama nic nie wiem, także spoko. I co? Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kinusia, trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, cause you will never win.